Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku wrócimy do problemu pierwszeństwa przy zawracaniu. Ten problem mają mieszkańcy całej Polski. My mamy dwa listy, jeden od pana Pawła z Krakowa, a drugi od pana Bartosza z Nowego Sącza. I obaj panowie mają no jakby ten sam kłopot. Jadą drogą z pierwszeństwem, chcą zawrócić. Wjeżdżają na przełączkę, ale obaj nie wiedzą, co czynić, jeżeli z naprzeciwka, z ulicy podporządkowanej jedzie samochód. Nie wiedzą, czy ustępować mu pierwszeństwa, czy nie. Co powinni zrobić? Ustępować. Najkrócej rzecz ujmując, ustępować, ale nie jest to jednoznacznie rozumiane. Interpretacje są różne. Są różne zdania, niestety. Nasi respondenci mają problem z pierwszeństwem przejazdu w takiej oto sytuacji. Zawracam na Daszyńskiego, ale to jest zawracanie, które się ewidentnie składa z dwóch skrętów w lewo. Bo najpierw skręcam w lewo na przecinkę i potem znowu skręcam w lewo, ustępując pierwszeństwa zarówno pojazdom, które na pewno mają pierwszeństwo, czyli jadących drogą z pierwszeństwem Daszyńskiego właśnie, ale jami, ale również temu wjeżdżającemu sprzeciwka, który jedzie na wprost, a ja w tym momencie skręcam w lewo. Ja teraz w lewo, ten sprzeciwka prosto. Czy ja mogę sobie uzurpować prawo do pierwszeństwa? No nie sądzę. Nigdy bym tego nie zrobił, proszę Państwa. No a mówienie, że ja zawracam, cóż, ten pan, czy ta pani chyba w tym samochodzie nie wie, skąd ja przyjechałem. Czy ja przyjechałem z tej podporządkowanej prostopadłej, w której ciągu jestem, czy ja zawracam. Także myślę, że ewidentnie ta pani powinna jechać, tylko że znowu mamy jakąś dziwną panią, która w ogóle stoi. No ale zdecydowała się jechać. No ale nadjeżdża kolejny pojazd, prawda? Więc myślę, że ten będzie sprawniejszy trochę w ruchu i myślę, że niewątpliwie pojedzie i oczekuje, żebym to ja mu ustąpił pierwszeństwa, a nie odwrotnie. Powiedzmy, skąd wziął się problem. I ten problem niestety jest w całej Polsce. On nie dotyczy tylko Krakowa, Nowego Sącza, on dotyczy wszystkich innych miast w Polsce. Wziął on się stąd, że w pewnym momencie w przepisach ruchu drogowego zrezygnowaliśmy z następującego zapisu. Było tam powiedziane, że kierujący zawracając ustępuje pierwszeństwa również wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej znakiem ustąp pierwszeństwa, czy znakiem stop. To było eksplicite, jednoznacznie w przepisach zapisane. Zrezygnowano z tego przepisu, ale nie powiem, że większości, ale przynajmniej u połowy interpretatorów prawa, kierowców, spowodowało to problem, czy w związku z tym, jeżeli jesteśmy na drodze z pierwszeństwem i zawracamy, to cały czas mamy pierwszeństwo przed wyjeżdżającymi z ulicy podporządkowanej, czy też nie, skoro zniesiono, a właściwie zmieniono ten przepis. Ja uważam, że zmiana przepisu niczego nie zmieniła w ogólnym pojęciu do tematu zawracania. Pamiętajmy, że jest przepis mówiący, że zawracając mamy zrobić to, nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa, a nawet utrudnienia ruchu innym pojazdom. No a jako tak, żeby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa, czy nie powodować utrudnienia, to przecież powinniśmy ustępować pierwszeństwa. Jeżeli mamy sygnalizator z zieloną strzałką, to tam też nie jest nic powiedziane o pierwszeństwie, tylko jest powiedziane, że nie możemy utrudnić ruchu pojazdom, czy pieszym, czy rowerzystom, którzy mają zielone światło. Oczywistym jest, że tam ustępujemy im pierwszeństwa, najpierw zatrzymujemy się przed sygnalizatorem, potem możemy dalej jechać, ale ustępując pierwszeństwa. Podobnie z zawracaniem. Uważam, że w każdym przypadku zawracający nie powinien uzurpować sobie prawa do pierwszeństwa, nawet jak jest na drodze z pierwszeństwem, a szczególnie jak z tej drogi z pierwszeństwem na chwilę zjeżdża. Mówienie, że w tym momencie ja zawracam, ale jestem na drodze z pierwszeństwem, no jest chyba obarczone dużym błędem, bo w tym momencie już na drodze z pierwszeństwem nie jestem, prawda, proszę Państwa? Teraz nie jestem na drodze z pierwszeństwem. No i właśnie, chodzi o tą sytuację, ja podjeżdżam sprzeciwka i skręcam w lewo. On podjeżdża sprzeciwka, jedzie na wprost. No tak, oczywiście w ten sposób. Nieprzepuszczenie tych sprzeciwka jadących na wprost, no wydaje mi się kuriozalne. Popatrzmy tutaj, bardzo wąska przecinka, ale jednak jest. I przecież nie możemy powiedzieć, że będąc na przecince, jesteśmy dalej na drodze z pierwszeństwem. Ta przecinka jest raczej przedłużeniem ciągu podporządkowanego, tych ulic dochodzących podporządkowanych. Gdyby tak nie było, musiałoby być na alei, którą jedziemy, alei, czyli taka droga o dwóch jezdniach,
na tablicy pokazany przebieg pierwszeństwa przejazdu łamany, że droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost, tak tutaj nie jest. Czyli jeżeli droga z pierwszeństwem przebiega aleją, no to ten dolatujący, dochodzący ciąg podporządkowany ma swoje przedłużenie na przecince. Tutaj mamy mniejszą przełączkę. Ta przecinka, przełączka, czy jak ją nazwiemy, jest bardzo wąska. No może bardziej może się niektórym zdawać, że cały czas są na drodze z pierwszeństwem, ale przecież w tym momencie no nie są na drodze z pierwszeństwem. Są na przecince u wylotu drogi podporządkowanej, na ciągu jakby podporządkowanym. Ja to tak traktuję, proszę Państwa. I zawsze przepuściłbym pojazd, który z przeciwnego kierunku pojedzie na wprost, czy jakby był jeden pas ruchu, to również ten skręcający w prawo. Ale nie jest to jednoznacznie rozumiane, proszę Państwa. I może być gdzieś tak, że kierowca wyjeżdżający z drogi podporządkowanej będzie czekał, aż my sobie zawrócimy. Musimy się w związku z tym zorientować, jaka jest sytuacja. Proponuję nie uzurpować sobie w żadnym momencie prawa do pierwszeństwa, tylko ostrożnie patrzeć, co robią inni kierowcy. No, jeżeli pani ustąpiła mi pierwszeństwo, oczywiście jadę. Natomiast też nie bardzo już na przecince mogłaby się zmieścić, mimo że to też tym było spowodowane. Albo była wyznawczynią tej szkoły, o której mówiłem, której nie jestem zwolennikiem. Ale oczywiście dostosujmy się tutaj po prostu do sytuacji, nie uzurpujmy sobie niczego, patrzmy, co się dzieje. No i wtedy na pewno nie będziemy mieli kłopotów, wtedy na pewno się nie zderzymy. Wydaje mi się, że powinniśmy albo dodać jeszcze jakiś przepis jednoznacznie sytuujący zawracanie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że zawracający, podobnie jak cofający, wykonujący nietypowe manewry, powinni być podporządkowani, powinni nie utrudniać ruchu i wykonywać te manewry wtedy, jeżeli nie utrudnią ruchu innym pojazdom. Powinno być to jeszcze wyraźniej zapisane. Albo, no właśnie, ogłośmy tę jednolitą interpretację, którą teraz próbuję Państwu właśnie ogłosić, bo ja jestem zwolennikiem tego, że zawracający, obojętnie w jakiej sytuacji, nie powinien uzurpować sobie prawa do pierwszeństwa, nawet jeżeli jest to ciąg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Ale powtarzam, interpretacje są różne, dlatego też bardzo proszę o pasywną postawę i o to, żeby nie wyśmiewali się jedni z drugich, że ten nie zna przepisów, tamten nie zna przepisów. Tutaj po prostu nie doczekaliśmy się jednolitej interpretacji, a szkoda. No ale może przydałoby się to jakoś doznakować? No, mnożenie znaków to coś, czego jestem przeciwnikiem. Można by oczywiście na tych przecinkach postawić znaki ustąp pierwszeństwa, jeszcze na przecinkach, no ale mnóstwo znaków takich w całej Polsce to chyba miliony znaków trzeba by postawić. W sytuacji, w której wydaje mi się, że nie jest to potrzebne. Wolałbym jeszcze jednego zdania w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo żeby organ, który może przepisy zinterpretować, myślę, że w tym przypadku Biuro Legislacyjne Sejmu mogłoby to jakoś wyraźniej zapisać. Wyjeżdżam z jednej z podporządkowanych ulic, w tym przypadku księdza Blachnickiego, podporządkowana do Daszyńskiego. No i podjeżdżam do znaku stop. Oczywiście ma obowiązek się zatrzymać. Teraz przejeżdżam pojazdy na wprost. Teraz pojadę ja, a dopiero potem pojedzie ten bus, prawda? No tak to chyba normalne. A teraz też muszę uważać na tę Skodę, bo jakby chciała przypadkiem na lewy pas, to miałaby pierwszeństwo. Skręcający w prawo mają pierwszeństwo przed skręcającymi w lewo. Ważne jest też, żeby w podręcznikach, z których korzystają uczący się na prawo jazdy, też jednoznaczniej do tematu podejść. Są różne zdania, niestety. Dlatego na razie, póki nie zrobiliśmy z tym do końca porządku, proponuję tutaj takie ostrożne podejście. Są różne szkoły, które w tym temacie obowiązują. No i podjeżdżamy z zamiarem wcześniej zawrócenia, ale przecież teraz lewo skrętu. Także ten sprzeciwka na wprost, a potem ja ze skrętem w lewo. No dobrze, ale jeżeli są różne szkoły, a jeżeli na przykład doszłoby do stłuczki na takiej przełączce, czyja jest wina? No, często pewnie będzie to na winowo-pólną. Oprócz tego zależy to od sytuacji ruchowo-drogowej i od miejsca uderzenia. Kto w kogo wjechał? No, to tutaj może być decydujące. Ale policja również ma z tym pewien problem. Dlatego dobrze byłoby, żeby problem został jednoznacznie rozwiązany. A na razie proponowałbym jednak, żeby ci zawracający nie uważali, że są w prawie, jak to się mówi, i że mogą robić, co chcą, bo widzieli gdzieś tam znak drogi z pierwszeństwem przejazdu.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.